Oj, tej wojny oddani się nie spodziewałem. Zakon krzyżacki, tak doskonale nam znany z lekcji historii i kojarzący się z twierdzami, fajnymi rycerzami w dość opancerzonych zbrojach, którym spuściliśmy w pierdol w 1410 roku. Nie, bitwa pod Grunwaldem nie była w 910. Zakon praktycznie z każdej strony jest otoczony przez wrogów. Na południu jest to Polska, na wschodzie jest to Litwa, albo i Nowogród w dalszym etapie rozgrywki, na północy jest to Dania ze swoimi uniami personalnymi. Na zachodzie pomniejsze księstwa niemieckie. Najśmieszniejsze jest to, że w zasadzie nasz jedyny historyczny przyjaciel jest tak naprawdę naszym pierwszym celem podczas podbojów. Dlatego też od razu wysłałem do Liwonii naszego dyplomatę w celu szykowania siatki szpiegowskiej, a drugiego dyplomatę wysłałem do Austrii, ponieważ będę chciał dołączyć do Imperium Świętego Romana. W tym celu potrzebuję 150 pozytywnych relacji z Austrią. Obecnie jest to bez większego problemu do zrobienia. Wystarczy poprawić relacje na 100% i wysłać insulta do któregoś z rywali austriackich. Wojsko leci w dół, forty lecą w dół, naszą flotę wydzielamy sobie galery, które zostają, a całą resztę będziemy zaraz sprzedawali naszym sąsiadom. Podczas tej kampanii będę grał zakonem tak, jakbym chciał zrobić achievement dla tego kraju, czyli Baltic Crusadera. Trzeba zdobyć następujące prowincje, a następnie nawrócić je na katolicyzm, czyli nie możecie zmienić się na prawosławie czy inną religię z grupy chrześcijańskiej. Musicie wszystko nawrócić na katolicyzm. Rywali nie wybierajcie na początku, wstrzymajcie się do momentu tuż przed wypowiedzeniem wojny Livonian Orderowi i do momentu, aż zajdzie Unia Polski nad Litwą. Chyba że nie zajdzie, no to dosłownie dzień przed wojną z Livonian Orderem dopiero ustanówcie ich swoim własnym rywalem. Inaczej Litwa może gwarantować niepodległość już Livonian Orderowi na starcie, a nie chcemy mieć konfliktu z Litwą na początku rozgrywki. Na początku rozgrywki w zasadzie jedynym przywilejem, który chcecie mieć na Teutonic Orderze, jest Supremacy over the Monastic Order. Nie bierzcie nic innego, chcecie mieć poniżej 50% wpływów. Misje jak najbardziej możecie wykonywać, jednak będziecie potrzebowali 40% ziem koronnych i też będzie to waszym celem. A dlaczego? Jest to powiązane z eventem pruskim, o którym zaraz sobie powiemy. Z tego też powodu w zasadzie nie ma się tutaj za bardzo zastanawiać, trzeba zatrudnić doradców militarnych. Najlepiej by się przydał nam ten pan z dyscypliną, no ale już trudno. Weźmy sobie reinforcement speed. Mamy bardzo słabego władcę, za chwilę pojawi nam się następca, ale żeby się pojawił, to trzeba najpierw odpauzować. Jako zakon, a w zasadzie teokracja typu zakonnego, mamy unikalną mechanikę wybierania władców. Pod każdym z tych przedstawicieli pewnej klasy społecznej znajduje się losowy władca. Nie ma znaczenia, kto ile ma lat, jakie ma poparcie, jakie daje inne bonusy, to są zawsze losowe statystyki. Ale one są losowe w momencie pojawienia się tego eventu. Możecie tutaj zrobić pewien exploit. Zobaczcie, klikmy sobie, nie wiem, Talented Theologian, bo chcę sobie zboostować w tym momencie poparcie dla kleru, dostać devotion. Dostajemy władcę 4-3-3, ble, 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 Ludwik, niech będzie. Nie podoba wam się ten władca? To robicie po prostu Alt F4. Po wczytaniu się ponownie gry, to zobaczcie, znowu macie do wyboru, nie wiem, sprawdźmy, a local noble 2-3-3, czyli gorszy. Więc jeszcze raz robicie Alt F4 i znowu jak załadujecie, macie do wyboru wszystkich tych ludzi, tylko mówię, tu są zawsze te same już teraz statystyki i możecie przejść tak każdego. My chyba patrzyliśmy Talented Theologian 4-3-3 i nim sobie będę grał dalej. On pojawia się nam jako następca, ma 35 lat. Jako że gramy z zakonem, możemy też ustanowić naszych władców jako dowódców. Nie są za dobrzy, ale zawsze lepiej sobie przeoszczędzić punkty, skoro możemy mieć dwóch z darmowych. O, i mamy Pruska Konfederacja, która chce nas zdradzić i niestety dołączyć do Rzeczpospolitej. Nic na to nie poradzimy, nie możemy chyba zapobiec temu eventowi, żeby się pojawił. Na pewno możemy zapobiec buntowi w 1460 roku, wykonując tą misję. Stabilność plus 1 oraz musimy posiadać 40% kraulandsów, gdzie na ten moment mamy tylko i wyłącznie 24%. Teraz rozumiecie, dlaczego tych punktów tutaj nie będziemy wydawali. Musimy co 5 lat zabierać ziemię estate'om, a dodatkowo i tak czy siak troszeczkę będziemy musieli zdewować. Próbowałem też już robić to na ten sposób, że wziąłem punkty i zdewować, ale
To nie jest za dobra taktyka, bo musiałem naprawdę tysiące punktów władować w ziemię po bardzo niekorzystnym tutaj koszcie developmentu, żeby nabić aż 10% wymagane. Przy wprowadzaniu renesansu poziom moich crowdlandsów wzrósł tylko i wyłącznie o jakieś 4%. Niecałe. Kiedy mamy 20 siatki szpiegowskiej, możemy spokojnie zrobić tego pierwszego claima i zacząć sprzedawać nasze okręty, które mamy w dość sporej liczbie, chociaż pewnie uda nam się sprzedać tylko handlówkę, a zresztą będzie duży problem, bo zazwyczaj kraje ościenne nie chcą kupować od nas okrętów, które są transportowe. I najlepiej jest to sprzedać krajom, z którymi będziecie za chwilę toczyli wojnę, żeby jest wtedy szansa, że odzyskacie za darmo te okręty. No, Ryga nie kupi transportowej, handlowej kupi zadychę. No i trochę grosza nam wpadło, nie za dużo. Armia w górę, fortece w górę. Na pewno też możemy od razu odpalić tutaj, chociaż nie, edykty odpalimy w momencie, kiedy zaczną mi oblegać moje fortece. Dla bezpieczeństwa dorekrutujmy jakąś armię najemną. No i widzę, że na przykład mamy 2-6-1-1 typa, więc weźmy go. Jako, że już planuję atakować, no to tak, bierzmy Livojen na rywala, Nowogród na rywala oraz jak najbardziej Polskę. Misja na jakość wojska i atakujemy o tą jedną prowincję, tylko nie wzywamy Rygi osobno, no chyba, że nie należy do Ligi Lubeckiej, to jak najbardziej możecie, ale zazwyczaj należy, więc nie wzywamy. Przez przypadek stackwipowałem całą armię Livonii. Sama ta wojna w zasadzie jest mega nudna, polega jak to zazwyczaj na tym, kto komu pierwsze forty oblegnie, dlatego siedzimy na fortach i pokażę wam już tylko jej wynik. Doszło do Unii Polski nad Litwą. Kiedy już poprawicie na maksa relacje z Austrią, pozostaje nam już tylko wysłać insulta do jednego z ich rywali, no a w tym wypadku wyślę do Czech. Poszedł insult, mamy 150 relacji i dzięki temu możemy dołączyć do Holy Roman Empire, bo potrzebowaliśmy chyba 149 punktów. No i teraz cesarz wraz ze swoimi sojusznikami będzie nas bronił przed agresją na przykład Polski. Poluję teraz też na sojusz z Moskwą. Będę chciał wykorzystać ten kraj do rozbijania Polski, jak i zdobycia dla nas Szwecji, Norwegii i jakichś pojedynczych duńskich prowincji. Atakujemy Livonian, który jest na naszych fortecach. Bez większego problemu go przepychamy, ale nie musimy go niszczyć do końca. Lepiej jest wrócić i jak najszybciej zdobywać te fortece, bo istnieje ryzyko, że za chwilę nam się tutaj Duńczycy wbiją w te prowincje. Rygę od razu ustanawiamy naszym wasalem. Sporo okrętów mi się dobudowało, no to spróbujmy się przebić przez floty naszych przeciwników. W międzyczasie szykujmy siatkę szpiegowską na Nowogród. Chociaż tutaj tak, raczej nie mamy co się spieszyć, bo Moskwa toczy wojnę i ją już wygrywa. Wojnę kończę zazwyczaj biorąc wszystkie prowincje. Nie chcę czynić Livonian Orderu naszym wasalem, chociaż kusi mnie to, żeby dostać te ich pieniądze, ale tylko to jakieś drobne nam wpadną. Bierzemy wszystkie ich terytoria, koalicja nam tutaj raczej żadna nie zagraża. Bierzemy claima na terytorium Nowogrodu od razu i następnie wypuszczam sobie wasala Estonię. Ponieważ jej kultura występuje na tej prowincjach, więc będzie stabilniejsza, a potem ją integrujemy. Pozostałe prowincje po prostu koruję. Biorę też sojusz z Moskwą. Pamiętam o tym, żeby zabrać ziemię, niestety będą bunty. Z tego co widzę, też mamy dobry moment do zaatakowania Nowogrodu, ponieważ nie posiada żadnego wojska, dosłownie, więc jak najbardziej chcemy to zrobić. Od Nowogrodu biorę tylko kilka wartościowych prowincji, pieniądze, war reparation, całą resztę prowincji raczej wolę olać, bo nic mi szczególnego nie dadzą, a potrzebuję tylko tych kilku, żeby zwiększyć nasz udział w handlu nowogrodzkim. Jeżeli chcecie ocalić sojusz z Moskwą, raczej bierzcie tylko dwie prowincje, inaczej dojdzie do tego co u mnie, czyli zerwania naszych relacji. Na szczęście zamiast Moskwy mogę brać Austrię. 37%, no trudno, resztę musimy zdewować. Najlepszą prowincją do tego jest Königsberg, no bo mamy tutaj gemsy i najbardziej na tym zarobimy. A przy okazji też wprowadzimy instytucje sobie. I udało się. Przerwamy pruską konfederację, dzięki temu nie będzie buntu za 5 lat, a my wreszcie możemy ogarnąć nasze estate'y. Poleciałem standardowo punkty i tańszych doradców. Pamiętajcie, żeby wpaść na Nebę, obecnie trwa tam wyprzedaż, jeszcze 13 dni, wiele gier w dobrych cenach, 3% zniżki z kodem Lukas. Zapraszam. Dobry żart, protestują. Jasne. Nie po to mam armię, żeby nie tłumić protestujących. Po potłumieniu buntów znowu wyłączamy wszystko i możemy sobie spokojnie pozwolić na jakieś 20 lat spokoju.
Jeżeli idzie o handel, to w zasadzie od samego początku mamy go dobrze rozesłanego. Transportujemy z Nowogrodu oraz z Krakowa, mamy 38% udziałów, no i naszym celem będzie powolne jego zwiększanie. Jeżeli Ryga nas niestety nie jest zbytnio lojalna, więc najpierw musimy polepszyć relacje z Rygą, żeby przekazała nam swój handel. O lol, jaki prezent mi Dania zrobiła? Wypowiedziała mi wojnę! A Austria stanie w mojej obronie. Jak i przecież pozostali sojusznicy Emperora. Przecież Danię w tej wojnie zaorają. No nie ukrywam, jest to naprawdę spory fart, bo teraz zdobędę troszeczkę terytoriów od Szwedów. Po prostu im zabiorę, żeby byli poniżej 200%. W sumie dość śmiesznie ta wojna przebiega. Wszyscy lecą, biją Anglię. Tutaj widziałem przez chwilę desanty, które zostały powstrzymane przez angielską flotę. A teraz Szwedzi Duńczycy poszli do Caen. Nie wiem do czemu. Ja tymczasem Szwedów okupuję. Od Duńczyków bierzemy następujące prowincje szwedzkie. Będziemy mieli tutaj całkiem niezłą pułapkę na wojska duńskie w przyszłości. Pieniądze, war reparation. I tyle nam wystarczy na ten moment. Powiem szczerze, że ta wojna była naprawdę sporym fuksem dla nas. Wypuściłem też kolejnego wasala, Finlandię. Zawieram powtórny sojusz z Moskwą. Nie wiem jakim cudem, ale go mam. Ja nie wiem, co jest i tak z tą grą. Skopałem im tyłki, a mnie kochają. To się nazywa ciężka miłość. Po wprowadzeniu instytucji i osiągnięciu odpowiedniego poziomu technologii, czas na wybór idei. A tutaj możemy pójść w zasadzie tylko w jednym kierunku. Mam już to przetestowane i najlepiej spisuje się na zakonie krzyżackim wybór religijnych, handlowych oraz ilościowych w różnej kombinacji, w zależności od tego, których punktów macie najwięcej. Na czwarte proponowałbym albo dyplomatyczne, jeżeli zależy wam na dużej ilości podbojów, albo divine ideas, bo one się świetnie komponują właśnie z religijnymi i handlowymi ideami, jeszcze wzmacniając wasz kraj pod względem militarnym i handlowym. Same w sobie dostaniemy dzięki temu 10% morali, troszeczkę manpowera oraz fire damage received minus 10%. Lubię ten event. Jako że wiem, że zazwyczaj pierwszych administracyjnych lepiej nie brać, no to wezmę sobie handlowe. Wiadomo, pieniądze napędzają gospodarkę, jak i wojnę. Kiedy już wszystko pospłacamy, to czas na budowę naszej gospodarki. Budynki handlowe w takich prowincjach jak Danzig, Königsberg czy Ryga po zintegrowaniu jak najbardziej. W całej reszcie raczej nie. Jako zakon krzyżacki możemy się zastanowić nad kilkoma rozwinięciami z ery, ale po pierwsze najważniejsze transfer subject. To bierzemy jako pierwsze, bo inaczej nie weźmiemy ani Szwecji, ani Norwegii na naszych wasali. Na późniejszym etapie agresywna ekspansja oraz bonus do walki na terenie, który przypomina naszą stolicę. Aż miło zobaczyć taki income za postawienie budynku z produkcją. Morale armii zawsze na propsie. Czas zacząć szykować się do wojny ze Szwedami, w której przyjmiemy właśnie Szwecję lub Norwegię na wasala. No, nasza ekonomia już zaczyna coraz lepiej wyglądać. Zresztą zobaczcie Polskę, jest pod nami, ma 23 golda income'u, a jest przecież znacznie większa. To pokazuje, jak bogate jest całe wybrzeże Bałtyku i jak mocny jest handel. Rok 83, truce zdają mi się już skończył 3 lata temu, ale niestety głupia pała wzięła sojusz z Polską, przez co musiałem uzbierać większe siły do ataku. A, i muszę przekonać ponownie Austrię, żeby dołączyła do mojej wojny, bo nie chcę, więc ask to prepare for war, jak najbardziej. Zauważyłem też, że Dania toczy wojnę ze Szkocją i zgaduję, że przynajmniej część wojsk znajduje się tutaj, więc jak najbardziej jest to dobry moment do jej zaatakowania. Wzywam swoich sojuszników. Moim celem jest zaatakowanie prowincji duńskiej, bo jeżeli atakuję Szwedzką, no to tak nie za bardzo mi chcą tutaj dołączać, ale do wojny przeciwko Danii stricte jak najbardziej. Mam też gotową flotę. Siły są w tym momencie troszeczkę wyrównane, więc zaczniemy od powolnego ataku na Polskę w celu jej wyjęcia z tej wojny. Cholera, zapomniałem tu zbudować fortecę. Warszawa jak zwykle dzielnie się broni, wytrzymała aż 73 dni. Nie, Polacy by się wbili w jakieś boje wojska, ale daliśmy im radę. Od Polski nie bierzemy dużo. Jedną prowincję, żeby wypuścić Mazowsze, pieniądze, wojenne reparacje, ale humiliate? Nie, dobra, nie przeciągajmy struny. O cholera, te 30 galer i Dania daje mi... w sumie śmiesznie to brzmi, dominację morską. Okej, ta wojna będzie łatwa. Duńska flota robi dul. Zadziwiająco dobrze poszła ta wojna, chociaż ostatnio coraz bardziej zadziwiająco dobrze mi idą te wojny.
Ha, może jestem taki dobry. I możemy uczynić z wasalem Szwedów. By the way, nie klikajcie tego, bo naprawdę stracicie 400 punktów, a wystarczy, że tylko wybierzecie jedną opcję. Zresztą zobaczcie, ta opcja wasalizacji pojawia się właśnie dlatego, że macie dostępny transfer subject i dlatego możemy w ten sposób zakończyć wojnę. Praktycznie możecie podebrać sobie każdego subjecta, który ma mniej niż 200% warscora, a z dyplomatycznymi to nawet takie 230-240. Litwy Polsce nie zabiorę, bo jest za duża, jakby co? Znacznie za duża. Więc czynimy Szwedów naszym wasalem. O, nawet jakieś pieniądze możemy brać. Wyjebiście, chociaż nie ukrywam, że Daleskogen fajnie byłoby mieć dla siebie, ale przeżyjemy to. Boże, jakie straty. 90 tysięcy. Kto tu narobił mi takich strat? No ja na pewno nie. Moskale, na mięso armatnie jak zawsze. Wypuśćmy też Mazowsze. Nie zerwałem specjalnie relacji sojuszniczych Polski i Danii, dlatego że Polskę zaatakujemy za kilka lat. No, po prostu o pieniądze i reconquest ziemi dla Mazowsza. A że mamy dominację morską, to dość łatwo będziemy w stanie wywhitepeace'ować Danię, żeby ponownie ją zaatakować i zdobyć Norwegię również na wasala. To nam da w zasadzie całą Skandynawię dla nas. W sumie już teraz posiadamy praktycznie cały trade note bałtycki. Została tylko Gotlandia jako jedna niepodległa wysepka, która w sumie jest istotna, ale możemy to olać. Zdobyczne pieniądze jak zwykle wydajemy na ekonomię naszych prowincji poprzez rozwój w pierwszej kolejności trade centrów, a następnie będziemy ulepszali również tutaj budynki handlowe. Drugie rozwinięcie z ery, no to myślę, że agresywna ekspansja nam się przyda. W międzyczasie nawracam też te prawosławne prowincje. Tak jak mówiłem, moim celem jest granie mniej więcej tak, jakbym robił Baltic Crusadera, więc chcemy te wszystkie prowincje prawosławne nawrócić. No zobaczcie, 4 lata później Szwecja staje się naszym lojalnym wasalem, wystarczyło poprawić relacje. I rozpoczynamy naszą wojnę z Polską. Celem będzie zdobycie Warszawy. Wezwijmy Moskwę do pomocy. A my lecimy tutaj, nasza flota blokuje przejście, więc raczej powinniśmy rozbić wojska duńskie. Czy mi znowu uciekną? Raczej nie. Dorwałem ich, ale chyba ich za mało było. Nie, był stack wipe. To bo tutaj nie mogę przecież jeszcze tego zablokować. Danie totalnie whitepisujemy, ponieważ zbliżamy się do 1500 roku, więc za chwilę może odpalić nam się reformacja. A pamiętajcie, że to mamy tylko w tej jednej erze. Czy z botem coś jest nie tak? Przed chwilą tu było 30 tysięcy wojska. Teraz wszystko się wycofuje. O co chodzi? Co tutaj się w ogóle dzieje? No, Rosja idealnie okupuje co może. Ktoś tu zaraz straci swoją Unię. W sumie to mi chyba będzie na rękę. To czemu ja muszę toczyć te głupie bitwy cały czas, kurde? No ale wojska polskie są pokonywane. My mamy na szczęście przewagę technologiczną nad Polakami. I w sumie mam co chcę. War repsy, pieniążki, z czego dostaję większość. Prowincje Mazowsza, super. Trus minął, na szczęście jeszcze nie pojawiła się kolejna era, więc możemy znowu atakować Danię. I w tym celu wykorzystamy Moskwę. Znowu do pomocy, celem będzie odbicie tejże prowincji dla Szwedów. Ponieważ jaki Casus Belli wykorzystamy, tak czy siak będziemy mogli zdobyć Norwegię pod Unię. O, Tarnów jest nową stolicą Polski. Kto z Tarnowa, pisze w komentarzu. Od Polaków bierzemy to, co Polska lubi rozdawać najbardziej, czyli pieniądze. W wojnach zdają to w sumie najbardziej trzeba uważać tutaj na przejściach, na cieścinach. Zwłaszcza jeżeli Duńczycy mają przewagę na morzach, bo bardzo łatwo jest się zablokować na tych cieśninach i po prostu stracić armię po przegranej bitwie. Zresztą w drugą stronę można też to samo zrobić Duńczykom. I super, 1506 rok, trochę późno, ale zrobiliśmy dwie idee naraz. Dzięki temu możemy odpalić politykę na Missionary Strength oraz Good Produce Modifier. Wziąłem też na czwartym tierze Monastic Breweries, które jeszcze dodatkowo mi zwiększa Good Produce o 10%. I mamy to, zdobywamy Norwegię na wasala, biorę dodatkowo tą prowincję dla nas, no bo znajduje się tutaj dość fajny monument, dający nam dodatkowego misjonarza i zmniejszające koszty nawracania o dodatkowe 20%. Więc jeżeli robicie Baltic Crusadera, bardzo wam się przyda ten monument. Ale powiem wam szczerze, że Norwegii najlepiej jest nie brać na tego drugiego wasala. Dlaczego? Bo te terytoria są gwarte. Raz, że z North Sea za bardzo nie będziecie korzystali. Druga sprawa, że dobra, które się tutaj znajdują, też nie należą do najbogatszych, więc nic na tym nie zyskacie.
Development jest dość niski w tych prowincjach oraz koszty jego zwiększenia są bardzo, bardzo duże. Gdyby nie ten monument w tej prowincji, to w zasadzie nic by tutaj nie było do zdobycia w tym regionie i najlepiej byłoby go olać, grając z zakonem krzyżackim. No ale ja zdobyłem, bo no, to po prostu fajniej wygląda, jak się ma zdobyte te wszystkie terytoria. Dalsza część rozgrywki skupiałaby się teraz na albo zerwaniu sojuszu z Moskwą i jej zaoraniu, bo już jesteśmy w stanie to zrobić, albo dokończeniu podbojów Polski. Tylko że tutaj byśmy nie mogli korzystać z naszego Cassius Belli religijnego, które mamy dzięki ideom religijnym, a znowu jak najbardziej możemy z tego Cassius Belli korzystać, tocząc wojny z Moskwą. Pamiętajcie, że nadchodzi też era wojen religijnych, więc wtedy dostaniemy -25% do kosztów prowincji, kiedy toczymy wojnę z inną religią niż nasza własna. Jeżeli nie robicie osiągnięcia, warto też zmienić się na protestantyzm, kalwinizm lub anglikanizm. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj dalszej rozgrywki planujecie, z czego protestantyzm jest najbardziej uniwersalny i w sumie najpotężniejszy. Anglikanizm jest głównie pod hajs, który dostajemy z tej religii oraz zmniejsza koszty developmentu, a kalwinizm jest po prostu dobry do handlu, jak i mocno zwiększa morale waszej armii. Wykręcamy 40 golda total income'u. Posiadamy 36-tysięczną armię. Jest to całkiem niezły wynik, a nasz przyrost manpowera jest na razie dość mały. Ale pamiętajcie jednak, że na trzecie będziemy brali ilościowe, a na czwarte leciałbym dyplomatyczne. Kiedy zjadać Szwecję oraz Norwegię? Najlepiej po rozwinięciu czwartej idei, jaką byłaby dyplomatyczna, bo zrobilibyśmy to znacznie szybciej.